gospodarstwo domowe, mam selektywną zbiórkę. Jestem ciekawa, ile z takiej selektywnej zbiórki my zebraliśmy ton plastiku, szkła, papieru i w jaki sposób to się mierzy, tak? Jak to się waży. Czy ktoś kontroluje, czy faktycznie remontist, który odbiera od nas, te, że to jest tyle ton, a nie więcej czy mniej, bo ja sobie zdaję sprawę, to co my płacimy 10 zł czy 12 zł tam od osoby za zbiórkę, to są jakby jedne pieniądze, ale jednocześnie żeby jak najmniej było tych śmieci mieszanych, tak, to się okazuje, że te zbiorniki, które mamy wystawione poza gospodarstwa, czyli te, które stoją na ulicy, no to się, no wiadomo, ile tam ludzi wrzuca, tak, i za to my również musimy, to za mnie to wpływy też zapłacić. Stąd moje pytanie, ile faktycznie tego jest, przecież zbiórka selektywna ma polegać na tym, że te rzeczy się odzyskuje i za to się jeszcze ktoś, kto to zbiera, dostaje pieniądze, więc wydawało się, że mają być jakby przy selektywnej zbiórce ma być tańsze, miały być śmieci, a teraz się okazuje, że tutaj okazuje się, że tutaj jak pan Juta nam ostatnio przedstawiał przy sprawie przetargu, no to się okazuje, że te śmieci są dużo droższe niż te śmieci, które wszystko razem. No ja po prostu nie rozumiem nawet tego. Ja bym bardzo chciał, żeby to pani pisała tą uchwałę w tej sytuacji, bo pani widzę, że rozumie jakby paradoks całego sposobu i systemu. Ja przypomnę więc, że za śmieci zmieszane w wyniku przetargu, który żeśmy rozpisali w tym roku, podam cenę netto. Za śmieci zmieszane od tony płacimy 571 zł, to jest właśnie ta podwyżka o 5 zł. Natomiast za śmieci segregowane 700 zł. A płaciliśmy 200, tak? 700. Ale w pierwszym przetargu. Dlatego ja nie pamiętam, ale w pierwszym przetargu. Naprawdę, ja pamiętam, 200 ileś było tysięcy, a teraz jest 700. No, dla mnie to jest paradoks po prostu jakiś. No, dla mnie dzisiaj jest zmowa, panie burmistrzu, jest zmowa firm, które wywożą śmieci, bo jeden drugiemu nie staje do przetargu, tak? Umówili się, już podzielili sobie kto z nim rejony. No i dyktują takie Pani Radna, to co powiedziałem na początku, tej ustawy na pewno nie pisał samorządowiec. Tę ustawę pisał na pewno ktoś, kto miał do czynienia z firmami, które to właśnie teraz te pieniądze od nas wyciągają. Eliminowały lokalne firmy. Faktem jest, że w pierwszym przetargu śmieci zmieszane były droższe od śmieci segregowanych. Tak. I tyle. Natomiast no, podział rynku. No tak. To po co segregować? Żeby kończyć. To jest właśnie, byłem z czasu w siedzibie nowej, pięknej siedziby remontu w Szczecinie. A co do ilości? Przepraszam, ja nie powiem oczywiście, ale to mamy te zestawienia. Generalnie za ubiegły rok suma niesegregowanych odpadów komunalnych wyniosło 723 tony, a segregowanych odpadów komunalnych za rok poprzedni 163 tony. Firma składa nam półroczne czy kwartalne zestawienia. Bank po prostu wywożą na punkt, tam są odpady ważone, są dokumenty zważenia i to są na razie tylko generalne. Jeśli chodzi o osoby zabiera te dzwony, tak samo segregowane są odbierane od pana Bogdana osobno, prawda? Panie pytanie? Nie, to może być osobno. No. Ja powiem tak, żeby skończyć tę dyskusję, bo pani Radna ma jak najbardziej rację. Wszyscy tak naprawdę mają rację, ale ustawa jest taka, jaka jest. I jak to mówi polskie stare porzekadło, płacz. Dopóki się ta ustawa nie zmieni, dopóki się ta ustawa nie zmieni, dopóki tak będzie.
Ja znowu powiem po raz drugi już to dzisiaj, chociaż w innym kontekście, że już słyszałem, że Bartek, która zwyciężyła wybory parlamentarne, również zamierza pochylić się nad treścią tej ustawy i również będę tej partii widzował, aby tę ustawę wreszcie poprawić, bo ja tylko przypomnę, że nowelizacja do tej ustawy, która miała ją poprawić, jeszcze bardziej zepsuła. Dziękuję. Tak, ja się bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Ktoś ma jeszcze jakieś uwagi? Nie. Poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5. Dziękuję. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska w Mińsku podjęła uchwałę wyżej wymienionej sprawy. Przystępujemy do punktu i określenie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk nr 13. Obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Tutaj pan burmistrz wniósł albo poprawkę, aby wnosić z góry w punkcie drugim, albo potem wnosić z góry bez wezwania na cały rok. Do 30 kwietnia danego roku było, jest poprawione do 15 maja. To jest ta stawka ryczałtowa właśnie, która pracuje z opinią nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjne i na rodzinne użytki działkowe. To po prostu porządkuje też plan tutaj pracy księgowości. Poza tym treść uchwały jest myślę oczywista, prosta. Proszę o podjęcie tej uchwały. Czy ktoś zabije jeszcze zapytanie, uwagi do proponowania? Tylko mam pytanie. Ja rozumiem, że konta te, które mamy, tak. Przystępujemy do głosowania. Podaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska w Mińsku podjęła uchwałę wyżej wymienionej sprawie. Przystępujemy do punktu J. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pan burmistrz ma jakieś uwagi? Przypominacie sobie Państwo, myśmy wczoraj dość dużo, dużo czasu poświęcili paragrafowi 5. Pani radna Osadowska spróbowała, żeby wnieść tam określone zmiany. Myśmy w międzyczasie zdążyli już porozmawiać z przedstawicielami remontu na temat tego zapisu. Przypomnę, że problem polega na tym, że tak sobie nie możemy zmienić dzisiaj tego zapisu pod punkta, ponieważ on jest jakby odniesieniem się do regulaminu, który mamy już uchwalony. Ale zmierzamy do czego innego. Sens w tym, czy jeśli my zwiększymy tą częstotliwość, to czy będzie to miało wpływ na ewentualną opłatę, która tak naprawdę już jest, już po przetargu jesteśmy, ale czy będzie to miało wpływ na koszta, które dajmy na to będzie musiało ponieść przedsiębiorstwo pana Bogdana. Pan kierownik, który obsługuje akurat naszą gminę, Garstka bodajże, tak? Tak, tak. Kierownik Garstka. Powiedział tak, że na dzień dzisiejszy dobrze, jeśli przyjmiemy tą uchwałę w takim stanie, w jakim ona jest, bez tych zmian proponowanych przez panią radną Sadowską. Natomiast on też nie mógł dzisiaj tak ad hoc powiedzieć, że dobra, róbcie tak albo tak. Ja tylko mogę powołać się na to, że do chwili obecnej współpraca z przedsiębiorstwem jest naprawdę bardzo dobra. No nie powiem wzorowa, ale bardzo dobra. Pan kierownik powiedział, że musi porozmawiać ze swoim szefem, bo każdy ma swojego szefa, wiadomo. I do tego tematu powrócimy. Na szczęście mamy o tyle komfort, że jakby tą zmianę wprowadzić, to nam będzie dopiero od maja funkcjonowało. Więc mamy dużo czasu na to, żeby ponegocjować z remontem na ten temat. I ewentualnie, jeśli oni się do tego przychylą, tą zmianę wprowadzić zarówno w uchwale tej, jak i w regulaminie. I jestem dobrej myśli, że taka zmiana będzie możliwa. I myślę sobie, że dajcie mi troszeczkę czasu na to, żebym ja z nimi ponegocjował. I
Pewno się zgodzą. No możemy to zrobić, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rykoszetem nie oderwał pasami. No to o to tak naprawdę chodzi. Więc o pasami muszę powiedzieć. Nie, no te wszystkie zasługi do podpisa, to pewnie to zasługi są nasze, bo... No oczywiście, chcę tu powiedzieć, że telefon wykonuje pani Jucha, ja robię to, nie? A oni po prostu sobie lałem z wami. I te przytary, które rzutowałem, to okan tyłkan zwalić, bo my robotę robimy na Lundisa, jedną trzecią pieniędzy bierzemy, a dwie trzecie idzie do Szczecina. Wszystko racja, panie Bogdanie, ale niestety taka jest ustawa i ja na koniec nie poradzę. Natomiast mówiąc o tej bardzo dobrej współpracy, miałem właśnie na myśli ten cały łańcuszek. Czyli począwszy od pana Juchy, tutaj mi odwierzęcie, poprzez pana Bogdana i jego pracowników, z którymi no, nie ukrywamy często sobie tam jakieś też słowa cierpkie musimy powiedzieć, ale to właśnie o to chodzi, żeby ta współpraca niekoniecznie, no ona szorstka troszeczkę jest, ale jest bardzo dobra, panie Bogdanie, potwierdzam. Ale ten błąd jest jeszcze okarty. Żeby się przedłużać, jeżeli się przedłuża, ja bardzo proszę, żebyśmy podjęli tą uchwałę w takim stanie i obiecuję, że w styczniu, najpóźniej w lutym, do tej uchwały, do tych dwóch uchwał wrócimy i spowodujemy, żeby tą częstotliwość zwiększyć. To proszę. Tak, chodzi o tą częstotliwość wyłożenia śmieci w okresie lat. A kto to w ogóle zmienia? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Ja mam tylko tutaj w uzasadnieniu, w ostatnim jakby, no, w zdaniu zmiany uchwały mają na celu dostosowanie jej treści do uregulacyjnej projektu regulaminowego. My mamy zatwierdzony, nie? Słuszna uwaga, panie radny. Skreślmy proszę to słowo projektu. Tak, ja bardzo. Regulamin jest uchwalony. Tu jeszcze mówiłam, jest jedna literówka na drugiej stronie, jak panu temu pokazałam. Tak. W punkcie drugim w terenie, a nie w terenie. Ale dobrze, czy też właśnie jakieś. Dobrze, że nie był terenie. I widzę, że podaje projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska Mińsku podjęła uchwałę w wyżej wymienionej sprawie. Przystępujemy do punktu K. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości. Jeśli mamy, panie przewodniczący, to jest chyba oczywiste. Wzór deklaracji się zmienia z tego tytułu, że w uchwale poprzedniej wprowadzili paragraf właśnie punkt 7, więc musimy też uwzględnić w deklaracji tą ewentualność. I to wszystko. Proszę o przyjęcie tego. No, dziękuję. Nadmieniam, że obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakąś uwagę? Nie widzę. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki w górę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska Mińsku podjęła uchwałę w wyżej wymienionej sprawie. Przystępujemy do punktu L. Powołania Młodzieżowej Rady oraz nadania jej statutu. Jeśli mogę, panie przewodniczący, bardzo proszę. Ja myślę tak sobie, że nie ma sensu kruszyć kopii o zapis w paragrafie 7. Jak sami państwo zdążyliście się dzisiaj przekonać, czasami nazwę mojej wody zapis taki, jaki mamy teraz, dopuszcza, a czasami dopuszcza taki zapis, jaki mieliśmy już uchwalonej przez nas uchwały. Na pewno nie było złą intencją twórcy tej uchwały, czyli pana Michała, nie chciał na pewno wprowadzić nikogo. Ponieważ pan mecenas, ponieważ no mówię, to nie wynika z tego, że my popełniliśmy błąd, to wynika z tego, że powiem to tak może w sposób obrazowy, że kapryśny jest nadzór pana wojewody i nie po raz pierwszy się o tym przekonujemy i pewnie nie po raz ostatni. Więc tak jak już powiedział wcześniej pan Michał jeden i pan Michał drugi, nie ma sensu tracić czasu, nie ma sensu iść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po prostu zmieniamy paragraf 7 i bardzo proszę państwa o przyjęcie tej uchwały w tej formie, bo tak naprawdę tutaj chodzi nie o to, żebyśmy się spierali o paragraf 7, tylko chodzi o to, żeby ta Młodzieżowa Rada wreszcie mogła zacząć działać. Dziękuję. Informuję, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy ktoś z radnych ma jeszcze jakąś uwagę do tego projektu?
uchwały? Nie widzę. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie dziękuję. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska w Mińsku podjęła uchwałę wyżej wymienionej sprawy. Przystępujemy do punktu 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnej Wisoki. Myślę, że ten punkt został na bieżąco wyczerpany, chyba że ktoś nie otrzymał odpowiedzi. Nie widzę, proszę. Ja myślę, że wszyscy otrzymali odpowiedź, ale ja chciałem jeszcze się odnieść do tego, nie wiem, pytania, jak to nazwać, które pani radna Sydowie ostatnio wniosła związane z tym murkiem na ulicy Młynarskiej, pani radna pamięta? To nie ja. Oj, to pani Graczu, przepraszam. Ja pozwoliłem sobie tam wysłać pracownika, żeby dokonał oględzin tego murku. Mamy tutaj 4 fotografie, ja myślę, że ten murek jest naprawdę solidny i nie ma powodu, żeby się o ten murek martwić. Jeśli murek nie macie, tylko o dzieci się macie za nie mówić. Mówiąc o dzieciach, ale widzę, że murek jest solidny. Z drugiej strony, czego nie widać na pierwszy rzut oka, jest zabezpieczony dwoma takimi podpórkami dość solidnymi. Nie widać na nim wyraźnych spękań. Nie widać na nim wyraźnych spękań. Jak się pochyla, to nawet nie na chodnik, tylko na tą drugą stronę, więc mam nadzieję, że nie będzie tam żadnego pochodu. Mam nadzieję, że to zamyka, jak ten postup to jest prawo. To było zrobione. Panie radny, jeśli możemy, to staramy się jak najszybciej reagować. Dobrze, bo dzieci najważniejsze są, bo muszą na nasze emerytury pracować. Na nasze, pani uważajmy, że to. Ale jeszcze zamierza długo być. Pana Kaszy, jak. Panie przewodniczący, dziękuję za głos. Dziękuję. Ciekawe jest jakieś. Ja mam wniosek. Pani Sylwia, tak? Tak. Właśnie wniosek z komisji i do zrealizowania dla pana burmistrza. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o zamontowanie lustra przy skrzyżowaniu ulicy Poprzecznej z Młynarską ze względu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły. Panie radny, ten wniosek dzisiaj zapisany. To pismo zostało złożone dzisiaj. No to bardzo dobrze. I odnośnie tych topoli przy budynku szkoły? Również rozmawiałem z panią dyrektor. Pani dyrektor jutro przyjdzie do urzędu gminy, żeby złożyć wniosek o wycięcie tych drzew. Dobrze, jeszcze panie burmistrzu, chodzi o wycięcie tych topoli. To jest przy ulicy Armii Krajowej, to jest w kierunku kościoła, to Armii Krajowej, tak? Tak. I na tej skarpie są też, rosną takie ogromne topole. Już wiem, o co chodzi. Pani no, to też trzeba wystąpić o wycięcie tych. Pani radna, od razu odpowiadam, to nie jest nasza działka, natomiast wstąpimy do inwestora, no żeby przemyślał sobie tę sprawę i wystąpił do was z wnioskiem o wycięcie tych topoli. I panie burmistrzu, zgłosiło się do mnie kilku rodziców i prosili, żeby wystąpić do pana Fedenciaka o wydłużenie postoju w Chociwlu, i żeby on zaczekał na ten pociąg, który jedzie w kierunku Szczecinka. Bardzo ja dużo. Ja to dokładnie pół godziny. To jest 17. W każdym bądź razie on jest. Przyjeżdża ten pociąg ze Szczecina do Szczecinka. Ale do Fedenciaka? Chociwlu. Pociąg przyjeżdża do Chociwla i tak. Zaraz on jeszcze nie przyjedzie, tak chyba 3 minuty brakuje, ten autobus odjeżdża. Dużo młodzieży, dobrze. Właśnie rodziców musi jeździć. Czyli chodzi o to, żeby pan Fedenciak wyjeżdżać po prostu do tego żeby poczekał na pociąg. No to nie dobrze. Po sobie. Co, że Szczecina jadą? Pani radna, nie ma problemu. Jutro będzie chodzić do pana Fedenciaka. Jeszcze jeśli to mogę, pani radna, również już zrealizowaliśmy wniosek dotyczący porąbania drewna dla pani Ciszewskiej. No ja nie wiem, ale dzisiaj ona sama rąbała cały Boży dzień. No ja nie będę. Przyszedł pan rano z 3 panów z siebie, a ja naprzeciwko nich mieszkam. I jutro znowu przyjdą. I popatrzyli i poszli. Nie były z całej Boży. Nie poszli, nie, ona sama dzisiaj rąbała cały dzień drewno. Mniejszą pracę. I oni zostali zabrani stamtąd, to nie to, że oni sobie poszli, natomiast jutro znowu tam będą i będą robić. No ja jej kazałam, żeby ona czekała, ale ona tak się dzisiaj zdenerwowała. Ja nie mogę pani wszystkich zabronić do pani. Musiała się też wyładować, wyrąbała. Ale jutro będą tam robić. Dobrze. Proszę bardzo, to jest wolne wnioski. Proszę, żeby na najbliższej sesji w porządku obrad
przedstawić protokół z przeglądu świetnie. Wnioski, spostrzeżenia. Na sesji, tak. Ten, który został mi dostarczony. Tak. Proszę bardzo, kto jeszcze ma jakieś wolne wnioski? Jeszcze dostaliśmy pismo od pana przewodniczącego Szafrana, że mamy się przygotować, zgłosić swoje uwagi dotyczące świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez Enea S.A. I mamy to złożyć w wolnych wnioskach. Czy rozumiem, że to w tym temacie? Masz tak. No tak, tak z tego wynika. Z tego bardzo to poprosił. Mówię, skoro pan przewodniczący o to poprosił, no, ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja dostałem pismo takie. Więc mamy teraz punkt wolne wnioski. Wypowiedzi się o współpracy z Enea. Proszę państwa, ja również mam z Eneą do czynienia w swojej pracy przy negocjacjach umów, wiem jak to się odbywa. Natomiast co dotyczy jakby nas i tego, co my mamy pomiędzy Eneą i się Enea, to ci operatorzy, czyli centrum w Goleniowie. Tam jest gorsz. Tak, natomiast druga Enea dla nas, jeżeli ktoś się zajmuje, no to jest ta Enea, która jest dzisiaj w Poznaniu, tak? Która nam sprzedaje energię elektryczną. To właśnie operator. Nie, operator to jest ten, który dostarcza, a ten, co sprzedaje, to jest Enea S.A. Dzisiaj każdego i właściwie jednego obywatela, to właściwie to, te podziały firmy to nie interesują, tylko widzimy, ile dostajemy opłaty za mieszkańcy z chwilą, kiedy Enea S.A. wystawiała rachunki na Szczecińska, tak, to było wiadomo, że otrzymujemy. Był taki okres, gdzie było straszne zamieszanie i nie wiadomo, jedni dostali rachunki, jedni nie dostali, jedni nie dostali w ogóle jakichś takich, które nie byli. No myślę, że to się już jakby uregulowało, ale ja chciałam jeszcze mówić, że to, co jakby dotyczy samej energii elektrycznej, to dzisiaj sieć, która jest na naszym terenie, jak ktoś tam zakłada sobie jeszcze nową, to tak. Natomiast część sieci elektrycznej, tą, którą nadzoruje Enea Operator, jest to sieć bardzo stara. Jak światło w Pińsku gaśnie, to tak, na mojej ulicy gaśnie i w tą stronę, patrzę tam w ten budynek, tak, gdzie mieszka Krzysiu, Paweł, Pożdałowiec, tam się świeci i tamta strona ma światło, my nie mamy. Ponieważ no, część, wiadomo, że w związku z przeniesieniem teraz to dodzwonienie się, jak nie ma energii elektrycznej, to ja sobie założyłam z powrotem telefon stacjonarny, taki ten analogowy, nawet nie przez internet, wtedy mam możliwość dodzwonienia się gdziekolwiek, gdzieś jest pytania właśnie dzisiaj na tym narzędzie. Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć o tym, o czym tutaj dzisiaj pan burmistrz mówił i co dotyczy Enei i oświetlenia również ulicznego, bo ludzie też przez to patrzą, jak my jako radni coś tu robimy, czy nie robimy. Dzisiaj ten chodnik tam do plaży, nie mamy oświetlonego go. No, co niektóre tylko punkty są oświetlone. Jak rano ja jadę do pracy, ja wyjeżdżam z domu w 6:30 rano, to w Pińsku promenada się świeci, natomiast już oświetlenia chyba w dniu dzisiejszym już nie było, tego ulicznego. I już jest coraz ciemniej. Ja dojeżdżam do Węgorzyna i w Węgorzynie jeszcze światło, energia elektryczna się pali. Dzieci teraz chodzą do szkoły, tak? W grudniu zaczynają się roraty, więc dzieci chodzą jeszcze na 7 tam, czy na 8 lat. Ale ze światełkami chodzą, ze światełkami. Piony potrzeba zmiany tego czasu albo nadzorowania, żeby było oszczędnie, ale jednocześnie widno. I część lamp, ja myślę, że może to, co pan tutaj mówił dzisiaj odnośnie oświetlenia, czy sprzedaży, czy pozyskania kogoś, kto pozwoli nam, aby jakby te lampy wymienić i coś z nimi zrobić.
Jak Państwo się przyjrzycie, część lamp, te zwłaszcza od dołu, nie wiem, czy to jest spowodowane tylko, że pieski osiwują, czy też źle zakonserwowane, część lamp na dole jest tak przeżarta, że właściwie jakby tak, jakichś takich osiłków, co tam biorą te sterydy, poruszali tymi lampami, to są gotowe odpaść. Lampa natomiast, która jest na ulicy Krzywej, to właściwie już jest w tej chwili pod takim mniej więcej kątem. O tak jak tu jestem, to ona o tak jest. No panie burmistrzu, jak to daj, tak się no ona jest tak już bardzo pochylona, że nie wiem, czy to jest źle tam posadowiona. Nie, to się po prostu uderzyła. I ona jest no naprawdę tak. Dlatego też lepiej te pana starania, bo dzisiaj ja myślę, że to światło, które my dzisiaj mamy na ulicy, to również to, że przez ileś tam czasu była zła konserwacja tego oświetlenia. Lampy są niemyte, a powinny być myte, żeby to światło, które daje, tak, jak jest czysta żarówka, to światło jest jakby pełniejsze. Lampy przez tyle czasu były niemalowane, więc tak konserwacji nie było. I to, że pan zauważa ten problem i chce to rozwiązać, to tu ja ukłon w stronę pana, bo uważam, że no czas najwyższy. Miasto też jest inaczej postrzegane, jak jest dobrze oświetlone, nie ciemno, nie zapyziało, tylko widać, że mieszkają tam mieszkańcy. Natomiast co do samych tych wniosków, które tutaj mamy przedkładać, myślę, że może mieszkańcy, jeżeli mają jakieś uwagi, to na pewno występują sobie indywidualnie co do Enea Operator. Wiem, że na pewno w tej chwili jest u nich ten cały dział, który tam o przyłącza, o inne rzeczy. Działa dość szybko, nie? Są to już takie bardzo długie terminy, że tam latami załatwiali. W tej chwili jest to w miarę szybko. Dziękuję bardzo i ja wszystko. Dziękuję. Ja tylko, jeśli mogę się do tego odnieść, proszę. W kwestii takich, które dotyczą tak naprawdę nas, więc jeśli chodzi o wszystko, to wtedy wolno, kiedy ci lampy zapalają. Nie dalej, jak wczoraj rozmawialiśmy o tym z taką Gdynią, żeby właśnie już po krótku te zadania wystawiać, bo ja wiem, że się zmieniła i czas się zmienił i będzie coraz ciemniej, także to na pewno będzie na taką zrobione. Co do konserwacji lamp, albo inaczej szerzej, co do lamp w ogóle w mieście, bo ja już tutaj chyba dwa razy mówiłem, że zastanawiam się nad czymś takim, czy by tych lamp nie sprzedać operatorowi właśnie. Ja w dalszym ciągu tak naprawdę czekam od Państwa na taką informację zwrotną, bo tak naprawdę to tylko na chwilę obecną z Michałem o tym dyskutuję, z Panią Skarbnik czasami z Panem Sekretarzem. Natomiast oczekuję też informacji zwrotnej od Państwa radnych, od mieszkańców ogólnie, czy dobrym jest rzeczywiście krokiem, aby pójść w kierunku zinwestowania, wyceny i sprzedaży, bo oni chętnie to kupią, żeby była jasność. Tylko czy my tego tak naprawdę chcemy? Bo ja też nie chcę podejmować decyzji na autorytarnie, nie chcę rozmowo, bo właśnie problemy typu tego, że mamy coraz w gorszym stanie te lampy i będzie trzeba na moment je wymieniać, to dotkną wtedy nasz budżet. Są nasze lampy i to my będziemy musieli zmienić, więc warto się pochylić nad tym problemem, czy my chcemy pójść w kierunku tym, czy w kierunku innym. Czy chcemy rzeczywiście modernizować w sensie takim, żeby wymieniać na oświetlenie LED-owe, czyli pozostawiamy to na swoim kariuszku, czy nie. I tutaj będę na takie sugestie w dalszym ciągu oczekiwał, bo decyzji do tej pory nie podjąłem. Myślę, że w 2016 do tych decyzji dojdziemy. Cieszę się, że pani radna zauważa moją troskę nad tymi lampami, nad oświetleniem, ale ja się nie tylko o to troszczę, ale i o wszystkie inne rzeczy. Natomiast tutaj zwracać uwagę, chciałem jeszcze na to, że my często za dużo, może za dużo to źle powiedziałem, ale często zapominamy o tym, że Opuczyńska są wioski. Opuczyńska są wioski. Ja w tej chwili czekam. Macie swoich rad, tak? Macie rad, Na ten moment będą zakładane trzy lampy na wioskach. I ja wiesz, że siła chwalić trzy lampy, Boże kochani, to są trzy lampy.
No ale się cieszę z tych trzech, bo jedna będzie w Studnicy, jedna będzie w Miałce i jedna będzie w Powalicach. Po Bolotku panie sądzicie nie tak szybko. Ja pamiętam o granicy i mam nadzieję, że pan szkódnik wydębi jeszcze z nami jedno koło granicy spokoju. Natomiast właśnie chciałbym, żeby też o tym pamiętać. Wioski to nie tylko, nie wiem, gmina Lidzko to nie tylko miasto. To są też wioski, gdzie trzeba również oświetlenie robić, gdzie trzeba myśleć o chodnikach, na przykład miejscowej Studnica, gdzie rzeczywiście tam jest naprawdę niebezpieczne, jak transport wioskowy idzie. Więc musimy też myśleć o tych wnioskach, żeby choć tyle, ile się da, żeby zrobić. Pani radna, ja wiem, że nas nie stać na wszystko, co w Funduszu Sołeckim mamy zapisane, ale tyle, ile mogę, tyle robię. Tyle, ile mogę, tyle robię. I proszę mi wierzyć, że zrobienie mostku w Cieniu nie było wcale łatwym zadaniem. Udało nam się to zrobić, myślę, porządnie, ale nie drogo, wcale nie drogo. Zresztą Fundusz Sołecki przeznaczył na to 4000. Troszeczkę wydaliśmy więcej niż 4 na ten most. Także wszelkich tego typu rozważaniach, uwagach, przemyśleniach dotyczących czy to budżetu, czy to czegokolwiek, pamiętajmy, drodzy Państwo, również o wiosach. Dziękuję. Pani Burmistrz, przydaje się wypowiedzieć na wolne wnioski. Proszę bardzo, Pani tak, Renata. Otóż chciałam nawiązać do tego, co tu Pani Renata widziała, że mówiła, trendem do zwolnienia się do operatora, to jest mało, że to jest gorsze, to jest masakra, które dzwoni, oni odsyłają to na nasze... Ściany się tylko odbije. Tak, dokładnie. Każą iść do administratora. Godzina 22, człowiek szuka tego administratora. To jest administrator na moim budynku. Biegamy od jednego bloku, klatki, drugie. Efekty tego w naszym roku w kolejowym zeszłym tygodniu przez 10 godzin, przez cały noc, bo ludzie mają piece, te piece chodzą, też korzystają z zapraszaki, bo ludzie popuszczają, to jest wszystko po prostu. I to dzwoni się, a potem rano ktoś przyszedł jakiś gościu i po prostu chyba kręci bezpiecznik, okazuje się. I tyle. Druga sprawa tego oświetlenia. Otóż, czy ono jest jakoś synchronizowane jedno z drugim, bo wydaje mi się, że nie. To na pewno na razie chyba działa na czujki zmierzchowe, tak? Różnie mamy w różnych miejscach. Bo bywa tak, że w jednym, że na promenadzie wszystko jest pięknie oświetlone, bo ja dużo osób z pomysłem zaczynam, tu widzę, tu jest ciemno, a idę tam i tam jest pięknie oświetlone, a miasto na przykład jest nieoświetlone. To są różne obwody. Bo to są różne obwody. Niektóre obwody mamy na zegarach zwykłych, niektóre na astronomicznych, niektóre na czujnik. Da się to synchronizować wszystko jakoś? Nie jest to łatwe. To by nadal ma odrębny zegar. Czasu mózgu jest tego. Nie jest to łatwe rzeczywiście, ale no ja wiem, będziemy teraz na pewno przedstawiali te zegary, bo przychodzi taka pora roku i trzeba to zrobić. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wolne wnioski? Nie ma. Tam się zgłaszał pan sołtys, tak? Tak. Mam pytanie do pana burmistrza. Czy będzie dołożona lampa na Gronowie? Koło państwa Lisa, bo tam jest strasznie ciemno, a teraz wiadomo, jest pora, już zbliża się zimowa, że tam chłopiec dojeżdża do szkoły. Panie sołtysie, w tym roku na pewno nie, to będzie ciemno. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tutaj z Neo próbuję wygospodarować w ramach tego funduszu, który mamy u nich, jakieś te lampy i jeśli już będę je starał się zakładać, to tylko na wioskach, na pewno nie w mieście, to mogę być, to mogę sobie tak zapewnić. Na chwilę obecną zrobiliśmy te 3 punkty, one będą lada moment wykonane. W następnej kolejności na pewno jest tam, przecież pan sobie z granicy już się odzywał, prawda? Ale i drogowo ja wiem, że tam drogowo jest to potrzebne, więc na drugi rok będę chciał znowu ze 2-3 lampy gdzieś zrobić. Na pewno będą te wioski, musimy sobie po prostu pamiętać o tym punkcie. Proszę mi przypominać panie sobie, dobrze? Z nowym rokiem zrobimy znowu 2-3 Dziękuję. Kto ma jeszcze wolne wnioski? No to ja tylko jeszcze krótko. Mogę? Tak. Do pana burmistrza. Pan burmistrz mówi, że zastanawia się nad przekazaniem ewentualnie tych lamp, jeśli chodzi o sprzedaż, a ja uważam, że należy zrobić symulację po prostu. Przy sprzedaży co się uzyska i co później ewentualnie jakie koszty są remontu, konserwacji roczne. Mhm. Bo to jest istotne. Już tak właśnie. Ja osobiście jestem przeciwnikiem. Nie, mamy gwarancję. Nie, bo da to później na kieszeni, żeby nie wina w szachu i będzie tak, jak mówisz, wspomniał, właśnie płacz. Dlatego proszę Państwa o opinię, wtedy będzie mi łatwiej. Oni będą wtedy wystawiać, co by chcieli.
Tą sprawą trzeba jeszcze wewnętrznie się zająć. Ale nie wykonujemy porządnych grup, czekamy, rozmawiamy, oczekujemy. Myślę, że jak przy następnej sesji będziemy już takie milczenie i żeby nas kosztowało. Tak, tak, tak. No, modernizacja. Wymiana na żarówkę. Modernizacja, bo to żarówkę dostaniemy w cenę. Które się spłaca z oszczędności za to. Systemie, do tematu tego na pewno musimy. Kto jeszcze ma jakieś wolne wnioski? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 11. Komunikatu. W zasadzie komunikata, z panem już omawialiśmy, to mówił pan mecenas, ja tylko przypomnę, nadmienię, że do biura rady wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały numer tam 1161 Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz dwa z nadzoru wojewody rozstrzygnięcia nadzoru przez stwierdzenie nieważności w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsko oraz statutu tej Rady Młodzieżowej. Z tym można się zapoznać w biurze rady. Jest to i to by było tyle z komunikatu. W zasadzie wyczerpaliśmy wszystkie tematy na dzisiejszej sesji. Zamykam 12. sesję miejskiej. Dziękuję bardzo.